Hello guys, witam cieplutko. Słuchajcie, jaki jest temat na dzisiaj. Chciałem się podzielić z wami kilkoma akordami, które możecie sobie bardzo, bardzo prosto zagrać, niekoniecznie w funky groove. W każdym innym będzie również też atrakcyjnie, więc akordy są proste. Jeden jest trudniejszy, e-moll 7, to może wam sprawić problemy, ale to wszystko jest do wyćwiczenia. Pozostałe są dość proste, ja wierzę, że znacie dwa pozostałe. Ten to w ogóle jest jeden palec na piątym progu. Będziemy używali też kształtu D7, nie tu gdzie D-dur jest, będziemy używali na piątym progu i tu sobie jeszcze jeden jest taki chytry, zaraz powiemy. Jak zaczynamy grać? Ja proponuję zrobić hammer-on, piąty, siódmy, czyli uderzyć tu, a tu nie uderzać już, tu dostuknąć. To jest hammer-on. Młoteczkiem takim, prawda? Hammer to jest młotek, to wiecie, z angielskiego, więc dlatego tu jest hammer-on. Dobijam ten dźwięk na siódmym progu. To samo robię strunę niżej. Uderzam dźwięk na piątym, a na siódmym dobijam. Czyli mam. Słyszycie? Na tym drugim nie ma uderzenia kostką, jest tylko uderzenie z palcem. Ja pierwszy uderzam. Prawda? I co dalej? Następnie uderzam piątą strunę pustą. Czyli nasza cała figurka jest. Zamiast stukania tego, zagrajmy sobie poprzeczkę, zróbmy na progu piątym i uderzmy trzy razy w strunę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Ja przykryłem pierwszym palcem te struny, wtedy mamy. Prawda? Czyli pusta piąta. Ok. Powolutku. Dźwięk hammer-on. Dźwięk hammer-on. Jeszcze raz. Co się dzieje dalej? Już opowiemy sobie. Następnym, za którymś tam razem, prawda, za trzecim czy za czwartym, to chyba wyjdzie nawet może za trzecim. Gramy to samo tutaj, hammer-ony, piąty, siódmy, ale nie uderzamy piątej, tylko uderzamy czwartą. Ok? Czyli mamy piąty, siódmy, hammer-on, piąty, hammer-on, D. Jak widzicie, ja już nie ustawiam, tu mi się tak palce układają. Zaraz przejdziemy. Jeszcze raz sobie zaznaczmy ten zejście do czwartej pustej. I tu ustawiamy nasz zwykły harcerski akord D-dur. Z tym, że ten, on jest normalnie grany tutaj, to wszyscy wiemy, prawda? Ale teraz przenosimy go tak, żeby palec pierwszy z drugim były na progu piątym. On zabrzmi nam tu bardzo, bardzo ślicznie, prawda, jak słyszycie. I połączmy te dwa elementy. Prawda? Przypominam, uderzam pustą czwartą. Tu musimy, wiecie, uważać, żeby ta pusta czwarta nam brzmiała, żeby tym pierwszym palcem nie zgasić pustej strony, więc te palce dość ostrożnie, no tak jak gracie D-dur, dokładnie ten sam shape, prawda, tylko na progu piątym, więc mamy. Prawda, pora wrócić na nasz pierwszy pozycję, czyli grać, uderzyć A. Słuchajcie.
się uważamy teraz, co się teraz dzieje. Teraz troszeczkę dzieje się trudniej. Nasz hammer on zostaje taki sam. Piąty, siódmy, piąty, siódmy, struna, piąta, czwarta. Ale przedtem uderzaliśmy czwartą struną, uderzaliśmy na samym początku piątą. Teraz uderzamy, tak, szóstą, czyli mamy... Ale uderzymy szóstą, szóstą nam brzmi, a tu ustawiamy e-moll 7, czyli... Jak jest e-moll 7? E-moll to jest poprzeczka na progu siódmym, z pozostałych palców ustawiamy e-moll i zabieramy tego. OK, czyli to się skończy praktycznie na takim układzie, że tu jest poprzeczka na siódmym progu, drugi palec jest na progu ósmym struny drugiej, trzecia struna jest grana spod palca pierwszego, na czwartej strunie mamy palec trzeci i on jest na progu siódmym, na dziewiątym jest i tu e-bass. OK, zagrajmy ostatni element. Przypominam, idziemy do E po zagraniu hammer-onsów dwóch. Więc... Jeszcze raz. Hammer-on piąty, hammer-on po czwartej i E-bass. Szóstą pustą dotykamy i tu w tym czasie, jak dotkniemy, ustawiamy e-moll 7. Będziemy teraz wracali z powrotem do punktu wyjścia, czyli zagram hammer-ons D czwartą i znowu do A wrócę. Słuchajcie, więc chciałbym, żebyście przynajmniej tę harmonię sobie zagrali, wiecie, na swój własny, prawda, rytmiczny jakiś podział. Funky jest trudne. W tej chwili dlaczego ja nie gram funky? Moja prawa ręka jest ciągle bezładna. Ja nie zagram ładnie funky. Czyli o tym mówię. Ale proponuję wam zagranie tego właśnie w taki prosty sposób. Prawda? Dziękuję ślicznie za wasz czas. Zebba był tutaj. Take care, guys. Bye bye. See you soon.